Minister Zalewska mówi tutaj, że na referendum w sprawie reformy szkolnej jest już zdecydowanie za późno. Wszystko zostało uchwalone, podstawy programowe są i tego już się nie odkręci z pomocą referendum. Otóż w szkołach nic nie zaczęło się dziać. W tej chwili tylko samorządy przygotowują nową sieć szkolną. One przyjmują uchwały, które w ciągu jednego dnia mogą być unieważnione. Cały proces przekształcania rozpocznie się dopiero w czasie wakacji, lipiec, sierpień. Wtedy zostaną, samorządy zaczną przenosić ławki, biurka, tablice. Wtedy dopiero cały ten ruch związany z nową siecią szkolną się rozpocznie. W czasie wakacji samorządy zaczną dopasowywać czy remontować gimnazja, żeby je przystosować dla młodszych dzieci, a szkoły podstawowe będą remontować, żeby je stosować dla starszych dzieci. Dzisiaj, gdybyśmy ten proces zatrzymali, po prostu zaoszczędzilibyśmy mnóstwo pieniędzy samorządom terytorialnym, zaoszczędzilibyśmy rodzicom i nauczycielom chaosu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.